Cześć, to Farah, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z pewnością każdy z was kojarzy diabełki, czyli takie petardy dla najmłodszych. Ja niestety z szakiem już do najmłodszych nie należę, dlatego posuniemy się o krok dalej i zrobimy dzisiaj największego diabełka w Polsce. Nawet może i na świecie. Właśnie specjalnie z tej okazji kupiłem całe opakowanie diabełków. Spójrzcie, 25 paczek po 50 sztuk. Szybka matematyka, 1250 sztuk diabełków. Za chwileczkę je sobie otworzymy. Wszystko wysypiemy, sprawdzimy ile gram ma zawartość diabełków, a później zrobimy wielką petardę i zobaczymy jak huknie. Jeżeli bawiłeś się za młodu diabełkami i straszyłeś kolegów, to zostaw łapeczkę w górę. No i jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, tu masz czerwony przycisk. Nie wiem, czy wiecie, jak działają diabełki. Też nie wiedziałem, ale się dowiedziałem specjalnie pod ten odcinek. W środku takiego diabełka, albo pchełki, różnie to się nazywało, znajduje się piorunian srebra oraz żwir. Dzięki temu, że żwir się przemieszcza, piorunian srebra wybucha, ale daje tylko głośny dźwięk, podobny jak w pistolecie nakapiszony, więc krzywdy nam nie wyrządzi. Naszym zadaniem jest teraz, moi drodzy, otwarcie każdego diabełka. Jak to zrobimy? Zważymy wszystko i zobaczymy, ile w środku znajduje się żwiru i piorunianu srebra. Jest już, moi kochani, ze mną Szaku. Siema, witam. Elo, elo, więc zaczynamy zabawę. Podzielmy się tym. Zobaczcie, tego jest, stary. O, stary. Jeszcze, czekaj. Marzenia z dzieciństwa, żeby tyle tego dostać. No właśnie, zawsze się kończyły, kurczę, szybko i kurde, był niedosyt. No ej, to w ogóle było kiedyś mega tanie, nie? Stare, było tanie i były zawsze same białe, a teraz były kolorowe, nie? No, teraz porobili kolorowe bibułki. Szkoda, że na przykład w czerwonej bibułce nie ma więcej tego piorunianu srebra. Ja nie wiem, co to stare by zmieniło. A, wystraszyłeś się, masz coś na sumieniu. Stary, też tak umiem, co ty myślisz? Pamiętam, na podwórku szczytem kozactwa byłeś największym szefem. Jak potrafiłeś, to zgnieść zębem, nie? Jesteś kozak, stary, brawo! Było warto? Strasznie dobry ten piorunian. A później z ziemniaczkami w domu na obiedzie był posmaczek do obciarki. To jest śmieszne, że to daje tylko huk, a krzywdy nie wyrządza żadnej, no, nie? Krzywdy nie wyrządza, no to jest ciekawe. Zobaczmy, czy przy takiej dużej ilości też nie będzie przypało, nie? Miejmy nadzieję, że nie. Wow, 1250 diabełków. Robi wrażenie. Ja bym to teraz, stary, chętnie zważył i zobaczył, ile tego jest. Ale zanim to zważymy, musimy jeszcze oddzielić od trocin. I wiesz, co zrobimy? Przesypiemy to wszystko do plastikowego pojemnika i weźmiemy chyba dmuchawę i dmuchawą wydmuchamy trociny. Będzie najprościej. Nie no, stary, to będzie przegięcie. Tak? Jak zaczną pękać? To będzie jedna wielka eksplozja. Sprawdźmy to. No dobra. Dobra, jak to zrobić, żeby było dobrze? Okej, zróbmy tak. Nie pęknijcie. Nie pękajcie, maleńkie, nie pękajcie. Udało się. Dobra, idziemy pod muchawę teraz. Gotowy? No to lecimy. To się skończy źle. Ty, w miarę działa, ale... Okej. Okay. Wszystko na ciebie leci. Dobra. O, ale poszło. Udało nam się wydmuchać, zobaczcie, ile było trocin. Mi się wydaje, że już są w miarę przebrane, więc jest gitara. Lecimy teraz to zważyć. No dobra, to teraz sobie to zważmy. Klikamy tara. Jest zero, pięknie. No i musimy powoli to przesypać. Dobra, dobra. Okej, troszeczkę jeszcze trocinek było. I moi kochani, 675 gram. Stary, to jest potężna ilość pchełek. Teraz musimy z Szakiem to przetestować. Czy wystarczy, że takie pchełki położymy na jedną bibułkę, zwiążemy, rzucimy i wszystkie wybuchną? Czy po prostu musimy każdego otworzyć i wszystko ze środka wysypać? Pół kilo przesypywania. No, to jest parę godzin dziubania, więc zostawcie koniecznie łapeczkę w górę! Jak dobijecie pod tym filmem 50 tysięcy łapek, to zrobimy kilogramową petardę i rozwalimy ją o coś. Więc nas zachęćcie do tego. Tak wygląda zawartość 6 diabełków. Mamy tutaj żwirek, a tego piorunianu srebra w ogóle nie widać. Jest go naprawdę znikoma ilość. To teraz to, Szaku, robimy test dźwięku, nie? Weźmiemy 6 sztuk, nie, 10 sztuk weźmiemy, zawiniemy bibułkę i uderzymy. I zobaczymy, czy faktycznie jest huk większy. Jeżeli to zda egzamin, to zrobimy kilka bomb o
różnej gramaturze i będziemy je detonować. Do naszej bomby potrzebujemy bardzo cienki papier i najlepiej użyć papier, czyli jedną warstwę serwetki. Akurat mamy taką świąteczną, więc jest klimacik, nie? Utnijmy sobie teraz chyba kwadracik. Moi drodzy, tak wygląda zawartość 10 diabełków. I teraz zrobimy z tego wielką bombkę. Bierzemy tak. Wszystko do środka zrzucamy. Mocno ściskamy. Tutaj dodałbym nawet troszeczkę kleju, żeby to wszystko ładnie skleić. Pięknie. A druga bomba będzie zrobiona z nieotwartych diabełków. Zobaczymy, która głośniej huknie. Ze skórką, bez skórki. Moi drodzy, tak wygląda nasz setup, w którym będziemy detonowali nasze diabełki. Wok sonometr, który mierzy głośność dźwięku, jest ustawiony na taki tryb, że zapisuje najgłośniejszy dźwięk, więc sobie teraz sprawdzimy, czy pchełki bez skórki są głośniejsze niż ze skórką. To pierw ze skórką. 3, 2, 1. Okej. 108 decybeli. Całkiem nieźle. To teraz bez skórki. 3, 2, 1. O, stary! No, jest różnica. 122,6! Nie no, to czyli wyraźnie wiemy, że musimy obierać je ze skórki, bo dzięki temu reakcja jest większa i lepsza. Later. Moi kochani, zaraz się normalnie wezmę za strzelę. Nie uwierzycie, co się wydarzyło. Siedzę od pół godziny, dziubię pchełki. I wyobraźcie sobie, że jedna wybuchła mi w ręku i kamyczek spadł na wszystkie kamyczki, które leżały na talerzu. Spójrzcie na to. Talerz się zwęglił, tak hukło, że koniec świata. Tutaj, moi drodzy, to wszystko, te ciemne kamyczki, już się nie nadają do naszej bomby. Więc powiem wam tak, to nie będzie na pewno wcale takie łatwe i chyba nawet bezpieczne, żeby zrobić taką potężną bombę. Więc umówmy się tak, że będziemy robili to pod względem gramatury. A uwierzcie mi, że otwieranie takich cebulek w taki sposób nie jest wcale proste, bo musimy wszystko robić delikatnie i powoli. I najlepiej, o właśnie, widzieliście? Pękła. I najlepiej na osobne kubki, żeby to nam się nie zapaliło. Próbujemy teraz taki patent, żeby otwierać to igiełką. I musimy robić osobne kubki, a później wszystko do środeczka ładnie zrzucić, robiąc to bardzo, bardzo delikatnie. Teraz włączymy kamerę. I jeżeli coś się wydarzy, no to na pewno zobaczycie. Moi drodzy, zrobiliśmy kubkę. 100, 200 i 300 diabełków. Teraz je otwieramy i za chwileczkę będziemy detonować. Zaraz nie wytrzymam, nie? Z saperem nie mógłbym zostać. No, na pewno. Już byś dwa razy przegrał. Niedobre. Later. Tak wygląda, moi kochani, 100 rozebranych diabełków. Ja zakładam okulary, nie? Bo nie wiem, co tu może się wydarzyć teraz. To jest chirurgiczna praca, bo musimy to wszystko delikatnie sypać do samego środeczka. Ja jestem pełen podziwu fabryki, która produkuje pchełki, czy tam diabełki. Szaku, to jest pół godziny naszych wypocin. No, dlatego jak to zepsujesz, stary, to teraz to robię sam. Nie, no pomóż. Nie. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, żeby to wyszło, bo naprawdę będzie przypał. Biorę od razu klej. Nie wiem, czy dobrze z tej strony smaruję, ale na pewno to pomoże przy zwijaniu. Nie wybuchaj w rękach, proszę, nie wybuchaj, nie wybuchaj. Łapy mi się trzęsą, stary. Idziemy to zważyć, zobaczymy, ile waży 100 diabełków. Na początku zważmy, ile waży papierowy ręcznik. Nic nie wskazuje. No dobra, ta waga nie jest aż tak czuła. Weźmiemy teraz to. Uwaga, wstawiamy. 25 gram. O, stary.
No dobra, no to detonujemy. Zanim zdetonujemy naszego pierwszego giga diabełka, chciałem wam wytłumaczyć zasadę działania miernika dźwięku, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi z tymi wartościami, które wyświetlają się na wyświetlaczu. Załóżmy, moi drodzy, że nasz pierwszy diabełek wybuchnie i wygeneruje falę dźwiękową o poziomie 50 dB. To żeby w rzeczywistości usłyszeć dwa razy głośniej, wystarczy, że kolejny diabełek wygeneruje falę dźwiękową na poziomie 56-58 dB, bo mniej więcej pomiędzy 6 a 8 dB określa się dwukrotność słyszanego dźwięku. Więc na wyświetlaczu nie musi być aż 100 dB, żebyśmy to słyszeli dwukrotnie głośniej. Więc chciałem wam pokrótce to wytłumaczyć, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jest już ze mną JJ Karas Szaku. Siema. Na początku sprawdzimy sobie, jak głośno strzela pojedyncza pchełka diabełek. Ten był mega słaby. Nic, stary. Nie no. 104. 104. 105. Nie, 105. Dobra. 105. Gotowi? Nie. Gotowi. 3, 2, 1. Wow! To 119. 119. 119? Tylko? No, tylko. Całkiem spoko. Jestem ciekaw, czy zamkniemy licznik, bo licznik jest chyba na 150. No to tworzymy kolejną paczuszkę. Jakie to jest stresujące. No, jakie mozolne takie. Moi drodzy, połowa za nami. Kolejne 100 sztuk otwarte. Teraz wpadliśmy na 200 IQ pomysł. To, co zrobimy, przykrywamy szklanką, żeby przypadkiem jakiś kamyczek w to nie uderzył. Więc teraz musimy znowu zrobić to samo. Wszystko zsunąć do środka. Delikatnie bardzo. Mamy to. Jak ja to później zwinę, nie mam pojęcia. Stary. Stało na kameczku, no. Jest dobrze, moi drodzy, jest dobrze. One eternity later. Dobrze, moi drodzy, kolejna dawka rozrywki. To możemy zdjąć. 200 pchełek. Tu trzeba być naprawdę ostrożnym. Jeden fałszywy ruch. Mamy to. Gotowy, Szaku? Nie. Ja też nie. Delikatnie trzeba. Nie robię tej przykrości. Posmarować krawędzie. Godzina pracy, moi drodzy, to jest godzina pracy dziubania diabełków. Współpracuj, błagam. W jedną stronę jest git. Okej. Mamy to. Czas to zważyć. Kładziemy. 60 gram. Podwoiliśmy naszego diabełka. Ja już się boję robić większe. Ja też. Teraz dwa razy większa, 60 gram. O kurde! Wow! Masz, mnie mózg zabolał! Prawie 123. Ej, od tego można ogłuchnąć. No, mocno. Jesteśmy w połowie drogi, 150 za nami. Proszę, nie wybuchnij. Jest dobrze, nie, Szaku? Jest bardzo dobrze. Mamy to. Jest git. Lecimy z kolejną turą. Later. Moi kochani, nie chcę wam nic mówić, ale na 100 gramach to się nie skończyło. Mamy ponad prawdopodobnie 100 gram. Za chwileczkę to zmierzymy. Musieliśmy dać większą miskę, która osłania. Wow, jest tego naprawdę dużo, stary. Szczerze? Ja się cykam. Ja już się boję tego dotykać. Serio? Tutaj naprawdę jeden ruch i będą dymy. I zmiecie blat z planszy. Uważam, że jest to delikatną przesadą. Zostawcie łapkę w górę. Drugi raz nie chcę robić tego w życiu. Kolejny raz kilogram. Na 50 tysięcy łapek. Ja pierdzielę, stary, to naprawdę jest już ciężkie. Pomału. Wiem, to wszystko musi być równomiernie podnoszone, naprawdę. Przypominam wam, moi drodzy, żebyście tego nie naśladowali, bo ja z Szakiem jesteśmy szkoleni w szkole rakietowej. W Kołobrzegu, koło latarni. I uwierzcie mi, że naprawdę już to robiliśmy nie raz. Jest dobrze, nie? Idę odpalić wagę. O, stary. Wow. 140-150 gram. Stary, przesadziliśmy. Ponad trzykrotnie więcej. Nie mogę się doczekać eksplozji. Ja też. Jestem przerażony. A teraz, moi drodzy, największa diabełkowa bomba na YouTubie. 160 gram. Ja się boję to trzymać w ręku. Ja cię sunę, wyrzucaj. Zanim rzucimy, wy, moi drodzy,
koniecznie zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo lecimy po 500 tysięcy w tym roku, więc musicie koniecznie zasubskrybować. 3, 2, 1. No, o ja pierdzielę! To 23,1! Wow! Tak, to było 2 godziny dziubania diabełków. Dobra, w skali od 1 do 10, 10 do 10 wybuch. Nie no, 2 godziny dziubania musi być 10 na 10. Wy koniecznie, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, że wam się podobało. Wbijajcie do Szaka, JJK. Linki macie w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, elu! Spójrzcie na to. Wszystko się spaliło. Ciekawe, czy jeszcze coś strzeli. Nie no, to już jest niestety zużyte. To się do niczego nie nadaje. Pięknie, wszystko na wiem, Justyna!